Teraz głos zabierze osoba, która może być twarzą tego nowego pokolenia, nowej jakości w polityce. Kobieta czterech żywiołów. Monika Rosa. Jestem federalistką i regionalistką. Tak mówiła Olga Tokarczuk. Mówiła, że wierzy w Europę Zjednoczonych Regionów i marzy jej się Rzeczpospolita zdecentralizowana, silna swoją różnorodnością. I my tutaj chcemy, by Polska była silna swoją różnorodnością. My tu na Śląsku jesteśmy tej różnorodności nauczeni, w naszej historii, tożsamości, w naszej kulturze. Chcemy, żeby Polska była silna swoją samorządnością, bo ta samorządność wpisana jest w nas, Ślązaczki i Ślązaków. Chcemy, by Polska była silna swoją otwartością. My tej otwartości tu na Śląsku uczyliśmy się przez wiele lat. Bo tylko Polska samorządna, otwarta, równa i tolerancyjna będzie Polską, w której wszyscy znajdziemy swoje miejsce i w której wszyscy będziemy chcieli żyć. Jądrem śląskiej kultury jest język. I o ten język, o śląską godkę, tutaj jesteśmy i tu się upominamy. Jak przez ostatnią kadencję walczyliśmy o to, żeby język śląski stał się językiem regionalnym, tak jestem pewna, że w przyszłej kadencji tak się właśnie stanie. Z Markiem Plurą, z Henrykiem Mercikiem, my tutaj wszyscy zadbamy o to, by edukacja regionalna była faktem, by wkludzić śląską godkę do szkół. Szanowni Państwo, każdy z nas jest jakąś mniejszością. Przedsiębiorcą, osobą z niepełnosprawnością, ekologiem, feministką, konserwatystą. I te mniejszości tworzą większość. Jeśli pójdziemy na wybory, tą większością się staniemy. Chodźmy na wybory i bądźmy większością. Monika Rosa, wielkie brawa!